Jakie ma znaczenie pierś Chrystusa? Zaskakujące stwierdzenie. Czytamy Ewagriusza, ale też jak w poprzednich dniach dzisiaj z przypisem. Spójrz tak oto dla Ciebie i dla mnie i dla każdego, kto sobie tego życzy. Z wielkiego skarbca wszystkich skarbów mądrości, to za listem do Kolosam 2.3. Uniosła się pierś Chrystusa. Ta, na której spoczywał Jan podczas ostatniej wieczerzy, gdy pytał o zdrajcę. I w przypisie czytamy. Pierś Pana to poznanie Boga. Kto zaś na niej spoczywa, będzie głosicielem rzeczy Bożych. Pierś Chrystusa jest więc symbolem Logosu wcielonego w Chrystusie. Głosicielem rzeczy bożych jest ten, kto poznaje samą Trójcę Świętą. Tu należałoby zacytować to wszystko, co Grzegorz z Nazianzu mówi na temat prawdziwego teologa, czyli świętego Jana Ewangelisty, który według niego jest mistą. O, ciekawe słowo, w wtajemniczonym w tajemnice Boga. Również Ewagriusz tak to widzi. Spoczywanie na piersi Chrystusa, źródło poznania bezpośredniego, blisko serca Chrystusowego. Tam jest ten duchowy pokarm. Tam jest to duchowe światło. Jak słyszę, że z tego rodzi się głoszenie, to dla mnie to jest podwójnie poruszające. Mam nadzieję, że również dla Was.